Wiele osób doświadczyło sytuacji, gdy przez przypadek odkryło na szyi albo za uchem niewiadomego pochodzenia guzek. Takie znalezisko w pierwszym momencie wywołuje znaczny niepokój, ale z dużym prawdopodobieństwem można wywnioskować, że jest to torbielna skórkowa. Jest to łagodny nowotwór skóry wywodzący się z naskórka. Częstą przyczyną powstawania cyst naskórkowych jest uraz. Taka zmiana skórna charakteryzuje się powolnym wzrostem. Z reguły nie powoduje ona bólu i przypomina miękki lub wręcz przeciwnie twardy, łatwo przesuwalny guzek, mogący ulec nadkażeniu bakteryjnego. Niekiedy torbiel uwalnia samoistnie białą masę keratynową. Na szczęście istnieją naturalne sposoby, aby pozbyć się cystki, a ocet jabłkowy jest jedną z nich. Kwas octowy, który można znaleźć w tym produkcie, będzie walczył z infekcją torbieli i sprawiał, że cysta będzie powoli znikać. Możesz również wykorzystać właściwości mniszka lekarskiego i jafiołka, dzięki którym wyeliminujesz cystę w krótkim czasie. Wszystko, co należy zrobić, to gotować mieszankę tych ziół przez 45 minut, a następnie po ostudzeniu wypijać ją 4 razy dziennie. Kuracja powinna trwać 10 dni. Kolejnym dobrym sposobem jest wykorzystanie soli Epsom, która ukoi podrażnioną skórę na górze cystki. Wystarczy przygotować kąpiel przy udziale tego składnika, która oprócz korzystnego działania na torbiel sprawi również, że poczujesz się wyjątkowo zrelaksowany. Aby wspomóc działanie innych wymienionych wcześniej metod, zaleca się stosowanie naturalnego żelu z aloesu bezpośrednio na torbiel lub wypijanie dobrej jakości soku z tej rośliny, który wzmocni organizm. Pamiętaj, że pierwszym krokiem po odkryciu cysty powinna być wizyta u specjalisty, który wykona odpowiednie badania umożliwiające poprawną diagnozę.